Z tej strony Kuba 731, a to jest kolejny odcinek z The Last of Us Remastered. Moi drodzy, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, zaatakowali nas bandyci, którzy się tak naprawdę zwą łowcami i mieliśmy takie pewne starcie z nimi. I teraz... I w czasie takiej, powiedzmy, przejścia i wyjścia z tej całej zasadzki, dowiedzieliśmy się, że kierujemy się głównie na taki żółty most, żeby w... Żółty most, który jest ewidentnie chyba jedyną drogą ucieczki z tego miasta, z którym ci łowcy przejęli kontrolę, bo nie widać tych zarażonych, tylko tych tych łowców, ale pomimo tego ci łowcy są tak naprawdę zwykłymi, normalnie barbarzyńcami. Czasami, jak obejrzeliście poprzedni odcinek, to wiadomo, to wiecie, co o tym mówić. A teraz, to wiecie, o czym ja mówię. A teraz jesteśmy tutaj w jednej chyba z ich, nie wiem, baz wypadowych lub w pewne miejsce, gdzie oni się gromadzą. Więc bez przedłużania zaczynajmy. Dla energii. Załatwienie innych trwało parę minut, ale ją tropiliśmy, kurwa, 5 godzin. Czasami trzeba się narobić, żeby coś zarobić. Bo właśnie tutaj właśnie... No tak, już mieliśmy sobie odpuścić. Tutaj właśnie tutaj jesteśmy. Strzelać. A mogła uciec, głupia pipa. Kazałem dwóm chłopakom zająć. Wziąłem karabin, wycelowałem ich w czerep i jeb! Załatwiona. Dobra, może trzeba było wziąć ją żywcem, zrobić z niej jedną z nas. Nie, nie dałoby rady. Zabiłoby nas wszystkich we śnie. Właśnie z takimi osobami my w tej... Będziemy walczyć. Okej, tutaj zdejmijmy tego, którego ewidentnie zdjęliśmy w poprzednim odcinku. Tylko musimy się do niego zbliżyć. Mam nadzieję, że się nie odwróci. Słuchaj, tylko spokojnie. Wszystko jest w porządku. Okej, dobra. Kurwa. No Eli, tutaj nie ma zmiłuj, musimy przeżyć. Okej, zdjęliśmy tego, to teraz to następny. Tom? Kurde, muszę chyba bardziej ulepszyć takie... ulepszyć większy obszar widzenia. Dobra. Musimy wyczekać taki odpowiedni moment. Ale sami widzicie, oni zastrzelili kobietę. Oni pomimo tego są ewidentnie... są mądrymi przeciwnikami. No,
Oni nie są jak zarażeni. Oni mają też taką, powiedzmy, swoją inteligencję. Ej, nie rób nic pochopnie. Takie prawo. Jezu. Dobra. No, Eli nie jest przyzwyczajona do takich rzeczy. Więc to nie jest dziwnego, dobra. Możemy wytworzyć bombę dymną, ale to może gdzie indziej. Dawaj, dawaj! Ty mnie tutaj nie popętaj, dobrze? Pojedzie w naszą stronę. Zlikwidowaliśmy wszystko. Ale ej, oni byli tutaj tylko we trzej. We trzech. Ewidentnie tutaj byli trzej przeciwnicy, a w środku to może ich być więcej. Więc sobie uważam. Gości z prawej! Nie wiem, mamy wystarczająco ludzi pilnujących wszystkich wyjść, więc możemy powiększyć... On jest tylko świetliku. I co nam to da? Nie wiem, może znajdziemy trochę benzyny i uruchomimy tych generatorów. Chętnie uruchomiłbym jeden z tych starych projektorów. Można by obejrzeć jakiś film. To się nie wydarzy. Za często słyszałem gadkę o ekspansji. Zawsze, gdy próbujemy, kilku z nas idzie do piachu. Skąd wiesz? Może teraz będzie inaczej. Nie oczekuj za wiele, młody. Dłużej pożyjesz. No to mamy przeciwników. Warto też posłuchać, co ci nasi różne osoby, jak i też tacy przeciwnicy mają ciekawego do powiedzenia. Masz ma... Chyba jest przeciw... To jest chyba rodzaj takiego przeciwnika, który rzuca koktajlami Mołotowa. Dobra. Zadajmy ich po cichu. Nic tutaj nie ma. Nic.
Stary, wyluzuj. Wszystko jest okej. O mój Boże. O, może zmienimy broń na baseball? Będzie chyba lepszy niż ta decha. Okej, okay, tam z daleka mamy przeciwnika. O kurde. O mały włos. No co ty nie powiesz? No pięknie. Kurwa. Zginąłem. Czy my się zatrzymaliśmy przy tym, jak zginąłem tego kolesia? Tak. Ale proszę, on ma przez to jeszcze jeden kipis z głowy. Może tego kolesia trzeba zdjąć. O, szlak. Tu na górze są ci przeciwnicy. Muszę się jednak podleczymy. Nic takiego się nie stało, że... Mamy tutaj jakąś notatkę. List kapitana. Pułkowniku McKenzie, SK Atlanty. Panie pułkowniku, minęło 14 miesięcy i ta mała
Rewolucja zamieniła się w rozlew krwi. Straciliśmy zbyt wielu ludzi, a niedługo zwyczajnie stracimy całą sferę. Jeśli zostaniemy dłużej, zlinczują nas. Czekam na rozkazy, kapitan Mastros. Czy chodziło o tą rewolucję, która zmieniła takie osoby w istnych bandytów i barbarzyńców? I ludzi chyba, groźnych ludzi. O, mogliśmy tutaj też przejść. Ale chyba z tej strony było lepiej. A co my tu mamy? Kolejny list. List wojskowy. Wszyscy cywile ubiegają się o status mieszkańca, muszą przejść na następującą kontrolę. Kontrola dokumentów ubiegając się musi posiadać podpisany, zatwierdzony i aktualny dokument Fedra DC zmiany SK. Wojskowe dokumenty tożsamości powinny zostać w należycie sprawdzone, a następnie zweryfikowane z bazą centralnego dowodzenia. Badanie infekcji. Należy przeprowadzić badania wszystkich ubiegających się jakikolwiek. Wynik pozytywny powinien skutkować natychmiastowym przeniesieniem zakażonego do kolejki chorych. Nie wahać się przed użyciem siły. Uwaga, rozdzielając członków rodziny należy utrzymać jak największy spokój. Wszyscy zainteresowani ubiegający się, którzy stwarzają problemy, powinni być odprowadzeni do administracji. Odkażanie. Wszyscy uchodźcy muszą być poddani prysznicowi odkażającemu oraz spryskani płynem antygrzybicznym. Następnie należy przeprowadzić badanie lekarskie. Akta powinny być uzupełnione danymi dotyczącymi sprawności fizycznej ubiegających się. Kontrola bezpieczeństwa. To jest chyba podstawie. Dozwolona jest jedna dosłownie jedna walizka na osobę. Przedmioty osobiste należy traktować jak potencjalne substancje zakażające, w razie wątpliwości spalić przedmiot. Wszystkie przemycane obiekty, broń biała, broń palna, mat, materiały wybuchowe, niebezpieczne chemikalia, narkotyki muszą być natychmiast usunięte. Do strefy nie można wprowadzić zwierząt, należy je wypuścić poza punktem kontrolnym w momencie przyjazdu. Wszystkie kroki muszą być wykonane, wyjątki nie są dopuszczalne. No. W czasie epidemii takie procedury trzeba było przestrzegać. Inaczej nie wpuszczą do takiej bezpiecznej strefy. Okej, dalsi przeciwnicy są na górze. Huh?
Nie dajcie mu ruszyć! Eli, szybko! Pieprzyć ich. Dobrze powiedziane. Może powinienem wejrzeć do tej szafki. No pięknie, zapomniałem zajrzeć do tej szafki. Może tam jest coś przydatnego. Okej, to może zmienię jednak na łuk. Nie chcę zużywać apteczki. Gdzie on się podział? Cholera, mało brakowało.
Na skraj świata i z powrotem. Wytrzymać i przetrwać. Przepraszam? Dzikie światło gwiazd. Pamiętasz komiks, który czytałam? Jego bohater powiedział to po wielkiej bitwie. Wytrzymać i przetrwać. Tak. Okej. Okej. To zanim wzruszymy, to może tutaj coś posprawdzamy. Okej. O, szapka. Zapasy muszą być. Ile tu książek? Szkoda, że nie mam więcej miejsca w plecaku. Lubisz czytać. Hmm? A jeśli akurat nie uciekam przed łowcami zarażonymi? Tak, czytam cały czas. No proszę. Poproszę tutaj mamy drzwi. O, potrzebne ostrze, żeby otworzyć. Czyli no jest coś tam innego. Nie powiedziałbym włamanie, ale zbieranie potrzebnych rzeczy. O, amunicja do pistoletu, części, alkohol. Dobra, coś jeszcze. O, gazurka. No, mam. Może wejść po. Ona do jego strzerby. O, proszę, mamy mapę obszaru. Obszar SK Pittsburgha stracona przez wojsko. Czyli zauważcie, że Pittsburgh, czyli to miasto. I mamy tutaj mapę. Obszary SK Pittsburgha stracone przez wojsko. Możemy dzięki temu. Ciekawe. Okej, tutaj więcej nic nie ma. Może coś wytworzymy. Może być może wytworzymy. No, bombę dymną. Mamy dwie. Może jednak zostanę przy tym baseballu. Dobra, trzeba rozluźnić atmosferę. Gotowy? Po co są rzeki? Żeby się nie kurzyło, jak statek hamuje. Co to? Księga dowcipów. Wolne żarty, część druga. Autor Will Livingstone. Dobra, chodźmy. Co robi żołnierz na egzaminie? Strzela. Tacej. Jaki suchar. Jak blondynka robi dżem? Obiera pączki. O rany, aż zgłodniałam. Wchodzi kogut do łazienki, a tam zakręcone kurki. Załapałaś? Oczywiście, że nie. Czemu taboret ma depresję? Bo nie ma oparcia. Dobra, tego nie znałem. To wszystko. Nic więcej nie pamiętam. I musiałaś wziąć tą książeczkę i przeczytać, co? Dobra, ale to jest akurat było ciekawe. Eli, dowiedzieliśmy się, że Eli lubi czytać, a przy okazji ma taką książeczkę z dowcipami. Ciekawe, ona skąd ma tą książeczkę. Niech zgadnę. Z chaty Billa. To raczej raczej od Billa. A możliwe jest też, że po prostu, nie wiem, ona miała tą książeczkę. I tak to wyjęła. Dobra. Tutaj mamy ten już A może weźmiemy ten baseball? W sumie. A tutaj jest. Ma więcej punktów walki niż my mieliśmy. Dobra. Tutaj wyszliśmy. Stąd też. Nic więcej tu nie ma. Teraz stąd
stąd musimy jeszcze teraz przejść. Dobra, to może się... Zobaczmy. Dobra, postaram się mieć jeszcze więcej punktów. Redukować maksymalne zdrowie. Bo życie tutaj jest dla nas bardzo ważne. Okej. Odleczmy się. Okej, chodźmy. Tutaj nic nie ma. Gdybyśmy tędy zeszli, to byśmy tak naprawdę tą drogą po prostu wyszli. O, proszę. Wtedy się nie spiniemy, co? Chociaż możemy, to jednak nie. Długa ta była walka. Tam. Rany. Trzeba być szurniętym, żeby powiesić żołnierzy. Człowiek przyparty do muru jest zdolny do wszystkiego. A ci ludzie, którzy się zbuntowali, to z nimi teraz walczymy? Tak obstawiam. Mhm. No, no gdybym to miał wywnioskować, to ewidentnie tak. No cóż, szczerze to apokalipsa chyba wszystkich zmieniła, znaczy ta epidemia ewidentnie wszystkich zmieniła. Nawet takich ludzi, którzy są w innym terenie, powiedzmy... Zobaczmy, dokąd prowadzą. Uważaj, jak będziesz zeskakiwać! O. Super. Szybciej z tą deską. Dobra, spadajmy stąd. No proszę. Chyba nas nie widzieli. Jest nasz most. Jesteśmy już trochę bliżej. Chyba. Dobra, nie zatrzymujmy się. Z tym to się akurat zgodzę, ale przynajmniej... Widzieliśmy tych naszych łowców. Oni zostawili tutaj deskę. I ewidentnie... Już wiemy jak... Ewidentnie... Chyba wiemy jak się tam... Jak się dalej dostać do tego mostu. Chyba pewnie przejść przez to. Dobra. Sprawdźmy, czy jest coś. Ale chuda ta dziewczyna. Myślałam, że nie narzekaliście na brak jedzenia. Nie, ale niektórzy nie jedli z wyboru. Czemu do cholery nie? Żeby dobrze wyglądać. Głupota. Co to za dźwięk? O, co to? O, proszę, części. Ekstra. No cóż. No po prostu mówili, że...
To się nazywa dieta cud. Odchudzasz i wyglądasz bosko. Chociaż dieta nie do końca służy do wyglądowi. Bardziej służy to... Dieta służy bardziej do takich, powiedzmy, do zdrowia. Ja, tyle mogę powiedzieć. Okej, tu nic nie ma. Ale wow. Dużo mi zajęło, bo jak patrzę na ten czas, to naprawdę zajęło mi dużo czasu z tą walką. Okej, znowu ostrze. Drzwi, o tak naprawdę. Mam nadzieję, że znajdziemy tu coś fajnego. Też worki. O, tutaj widzę notatkę. List matki. Mój synu, mój synek. Pochowałam go dzisiaj. Co on takiego zrobił? Dołączył do protestu. I teraz nazywają go zdrajcą. Niech im będzie. Pokażę im, do czego są zdolni. Zdrajcy. Dołączyłam do nich, do buntowników, awanturników. Dostałam broń, kilka naboi i zostałam wysłana na misję. Nie przetrwam jej, ale oni też nie. Jak wiele innych matek, jak wielu innych ojców zdecydowało się na ten sam krok, co ja. Upadek tego miasta jest tylko kwestią czasu. Wykruszmy pierwszą cegłę, Ewa. Z takim podejściem to faktycznie nie ma wygranych. Jak ładnie skomentował. Patrzcie, mamy strzały, bierzemy je. Będą z naszego łuku. Dobra, tutaj. Tutaj butelka. O, proszę, naboje do rewolweru. Oj, części. Butelka. Tutaj nic. Tutaj tabletki i części. No i... No i można powiedzieć, że tutaj faktycznie nic nie ma. To żaden Starwik. No ja nie wierzę, że ten komiks miał ten komiks ewidentnie był naprawdę znany. Może stworzyli jakąś, nie wiem, adaptację filmową? Ale ja nie lubię takich dźwięków. Dobra, tutaj. Wejdźmy tu. A, nie przeskoczę. Jak pomożesz mi tam wejść, to przesunę deskę. Dobra. Pomóżmy jej. Zaczekaj tu. Rozejrzyj się. No, tu... O, widzę deskę. Możemy zablokować. Przyjemnie to tu nie jest. Dobrze powiedziane. No ja nie wierzę. Siłowcy to oni akurat mają opancerzony pojazd. No i jeszcze chyba z działkiem. Może to jednak wojskowi? Może jednak są tacy... Nie, bo to... To nie wiadomo. Okay, tak. Co tam się stało? Wskakuj. Pójdziemy przez chodę. Co jest? Skaczesz? Okay. Tak jak wtedy w kanałach. Bo... A niedaleko rusza. Spokojnie. Okej, okay, wszystko. A jak pójdę tędy? Ustaw deskę tak jak tamci dwaj. Okej, okay, weszliśmy w ciemny obszar, który mi niezbyt odpowiada. Okej, okay, sprawdźmy co tutaj jest.
Teraz musisz dostać się na górę. No proszę, zapasy. O! Ale to cuchnie. Ta, drewno przegniło. Często chodziłeś do kawiarni? Ta. Często. I co zamawiałeś? Tylko kawę. No proszę. No, Lali to... No, Lali to jest nowość, bo nigdy nie wiedziała o takich miejscach. To trzeba przyznać. Dla niej to wszystko jest nowe. Gdzie jesteśmy? Tutaj nic nie ma. O, grzyb. Oby tutaj nie było zarażonych. Butelka. O, proszę, możemy tutaj przeskoczyć. No dobra. Tutaj mam akurat pełne. O, proszę, nóż i jakaś notatka. Zapisek o skrzydłce. Dzisiaj nastąpi koniec, zdobędziemy posterunek wschodni. Ukryłam dodatkowe zapasy w królewskich apartamentach. Miejsce oznaczyłam czerwonym X-em. Ej, ale przecież tam już byliśmy. Dobra, tu nic nie ma, więc to, przechodzimy. Myślisz, że ci łowcy sobie poszli? Zaraz się okaże. No. To może na dzisiaj zakończymy ten odcinek. W następnym odcinku sprawdzimy... W następnym odcinku ewidentnie wejdziemy do tego i podwiedzamy ten oto przepiękny hotel. I zobaczymy, co będzie nas czekać. Czy kolejne starcie z łowcami? Myślę, że tak. Więc co? No to widzimy się w następnych odcinkach. Na raja, spadam! BUM!